Lech Poznań to z pewnością najsilniejszy klub, w którym miał okazję występować Elvir Kolić. Wcześniej grał dla zespołów bośniackich, z krótką przerwą na epizod w słoweńskim NK Triglav. 22-letni napastnik w poniedziałek podpisał umowę z Lechem. Został wypożyczony na pół roku z opcją pierwokupu. Na podpisanie kontraktu do Poznania przyleciał prezes klubu FK Krupa, Draszko Ilić. Kolić to jego zdaniem jeden z największych talentów bośniackiej piłki. A po onima koji se bave našom strukom u našem klubu, a i po mnogim drugim, jedan od mladih perspektivnih igrača za čije domete mislimo da tek treba da se desi upravo preko jednog ovakvog kluba kakav je Lech. Co ciekawe, Kolić w ubiegłym tygodniu zadebiutował w dorosłej kadrze swojego kraju. Zagrał w zremisowanym meczu z USA oraz przegranym spotkaniu z Meksykiem. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny wystąpiła w nich w krajowym składzie. Dla Lecha istotne jest to, że Kolić to napastnik o zupełnie innej charakterystyce niż Gytkier i Chobłęko. Przede wszystkim, jak można zauważyć, jest bardzo wysoki, przez to dobrze gra głową, bardzo dobrze się zastawia, dobrze gra tyłem do bramki, dobrze zgrywa piłkę tyłem do bramki i to powoduje, że jest innym zawodnikiem niż Koblenko bądź Gytkier. Tak o swoich atutach, zresztą raczej niechętnie, mówi z kolei sam piłkarz. Igra głową, igra nogą, myślę, że to jest tak dobra, da rozumiem igru i to... Zdałem golowe i to. Kolić to napastnik, ale może również występować po bokach ofensywy. Ma za sobą bardzo udaną rundę w FK Krupa. 11 goli w 18 meczach zarówno w lidze, jak i w Pucharze Bośni. To jego strzeleckie osiągnięcia. Lech, zdaniem prezesa bośniackiego klubu, to idealne miejsce dla rozwoju Kolicia. Siguran sam da će i u Lechu, ukoliko mu se pruži prilika, vrlo brzo postati na meti mnogih koji će ga posmatrati, a isto tako i vjerujem da će skrenuti pažnju na sebe kad je u pitanju i vaša publika, jer on je igrač koji je majstor fudbala, koji mnogo zna, koji je vrlo talentovan i svojim potezima oduševljava. Tako da očekujem da ovdje u Lehu napravi dobru karijeru, da zadovolji i sve vas i nas i da odavde jednoga dana Elvir Kolić završi u još mnogo većem i jačem klubu nego što je sam Leh. Kolić ma zwiększyć konkurencję w ataku kolejorza. To trzeci obok Jasmina Burića oraz Emira Dilavera bośniak w Lechu. Ma pół roku, by udowodnić swoją przydatność dla kolejorza. To ostatni piłkarz, który wzmocnił ekipę z Poznania w tym okienku transferowym.